Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o rosyjskim pogaństwie, o tym, jak ono jest głęboko zakorzenione w rosyjskiej świadomości. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, do zadawania pytań. Wojna na Ukrainie spowodowała, że mogliśmy sobie uświadomić, jak wiele jest w Polsce osób, które uważają, że Rosja jest obrońcą chrześcijaństwa, że jest takim miejscem, gdzie chroni się tradycyjne chrześcijańskie wartości. Czy tak jest? No, pamiętajmy o tym, że Rosja 50 lat żyła w komunizmie, odcięta od chrześcijaństwa we wszystkich możliwych poziomach. Kościół prawosławny funkcjonował, ale funkcjonował w sposób bardzo ograniczony i na dodatek całe jego szefostwo to byli oficerowie służb specjalnych komunistycznych, którzy pilnowali, żeby nie szedł we właściwym kierunku i którzy zezwalali na to, żeby różne herezje i dziwactwa teologiczne tam się pojawiały. I ja, moja przygoda z Rosją zaczęła się w 2012 roku, kiedy napisałem Masonerię Polską 2012 i tam skupiłem swoją uwagę na masonerii rytu francuskiego, co doprowadziło mnie do jakby tego, że głowa tej masonerii jest w Rosji. Później napisałem taką książkę Fatima i masoneria i tam pojawił się problem ten zawarty w objawieniach fatimskich, że kiedy Rosja się nawróci, prawda, to błędy Rosji przestaną rozpowszechniać się po świecie i zapanuje pokój na świecie. I sporo się nauczyłem. Nauczyłem się, że to prawosławie od początku było takim chrześcijaństwem dziwnym, bo zbudowanym na filozofii Plotyna, na filozofii, na której zbudowała się też doktryna masonerii. Tutaj przypomnę jedno zdanie, które już przytaczałem. Górny w swoim czasie przeprowadził wywiad z Duginem i Dugin Górnemu mówił, że no, Polska ma szansę tylko na to, żeby być z Amerykanami albo z Rosjanami. Jak będzie z Amerykanami, no to przestanie istnieć, a jak będzie z Rosjanami, no to będzie mogła zachować swoją tożsamość pod jednym warunkiem, że zrezygnuje z katolicyzmu. I Górny wtedy zadał takie pytanie, no dlaczego mamy rezygnować z katolicyzmu? Wy macie przecież prawosławie i z niego nie rezygnujecie. Na co Dugin odpowiedział, prawosławie to nie jest chrześcijaństwo. Górny zapytał się dlaczego, a Dugin odpowiedział, bo opiera się na Plotynie. No i tak, co się dzieje w tym prawosławiu rosyjskim i co w ogóle dzieje się w Rosji w tej perspektywie duchowej? Dzisiaj jeden przykład. Na początku XX wieku działał bardzo aktywnie i miał olbrzymie wpływy w Rosji niejaki Nikołaj Fiodorow. W Wikipedii czytamy, że był to rosyjski filozof prawosławny, twórca tradycji kosmizmu rosyjskiego, był prekursorem filozofii transhumanizmu jako zwolennik osiągnięcia przy pomocy metod naukowych radykalnego przedłużenia ludzkiego życia, ludzkiej nieśmiertelności i wkrzeszania zmarłych ludzi. No i on się opierał jako prawosławny na następującym cytacie z pierwszego listu do Koryntian, to jest rozdział 15, wers 21, ponieważ, cytuję list do Koryntian, ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. No i on na bazie tego jednego zdania zaczął tworzyć na początku tak zwane chrześcijaństwo aktywne. I tu z Wikipedii dowiadujemy się, według Fiodorowa zastępowalność pokoleń rodzi podstawową niesprawiedliwość. Pokolenie starsze daje dar życia pokoleniu młodszemu i nie otrzymuje w zamian nic, co byłoby jakościowo zbliżone.
Konieczne jest zatem odwzajemnienie daru życia poprzez wskrzeszenie poprzednich pokoleń przez ludzi, którzy posiadają taką możliwość. Wskazuje na Jezusa Chrystusa i wskrzeszenie Łazarza, interpretując to jako naukę i wskazanie dla ludzkości od Chrystusa Wskrzesiciela. Idea ta nawiązuje do koncepcji bogoczłowieczeństwa. Znaczy, tu zauważmy na marginesie, w jakimś programie o tym mówiłem, że bardzo silna w prawosławiu rosyjskim jest ta koncepcja bogoczłowieczeństwa, że człowiek może w pewnym momencie przekształcić w Boga. I dalej czytamy w Wikipedii. Idea aktywnego chrześcijaństwa przeciwstawiana jest przez Fiodorowa koncepcjom pasywno-kontemplacyjnym. No i teraz na czym to polega? Ponieważ, wracam do cytatu z listu, pierwszego listu do Koryntian, ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I za Fiodorowem pojawiło się w Rosji wiele środowisk, które to zdanie komentowało w ten sposób, że jeżeli zmartwychwstanie ma się dokonać przez człowieka, to znaczy, że ludzie są powołani przez Boga do tego, żeby dokonywać zmartwychwstania. Że to nie chodzi o jakąś daleką przyszłość, kiedy wszyscy zmartwychwstaną, tylko chodzi o to, że ludzie są powołani do dokonania zmartwychwstania. No i z tego się zrodziła cała wielka doktryna transhumanizmu, która jest żywa, bardzo żywa w Rosji i jest żywa w Stanach Zjednoczonych, co ciekawe, dwa wielkie masońskie ośrodki. I teraz dowiadujemy się z oficjalnych danych, że 18% Rosjan chce żyć wiecznie. No i jakby badania, a czy może jeszcze powołam się na Szykulskiego, który, żeby nam coś ułatwić, zrozumienie, Szykulski tak definiuje transhumanizm. Jest to prąd intelektualny, który zakłada, że człowiek w swojej obecnej postaci znajduje się w stadium przejściowym, stanowi tylko jeden z etapów ewolucji, a pod wpływem czynników cywilizacyjnych, kulturowych i technologicznych dąży do stanu postludzkiego, czyli nowego, lepszego gatunku, nowej formy egzystencji. No i w ten transhumanizm uwikłane są różne instytucje państwowe, akademie nauk i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest realizowanych kilka koncepcji. Jedna koncepcja, ta, która jest bardzo popularna też, bardzo, no jest popularna w Stanach Zjednoczonych, czyli krwiofirmy. W Rosji jest olbrzymia krwiofirma, w której zamraża za określone sumy. O ile dobrze pamiętam, człowieka zamraża za 30 tysięcy dolarów, a jego mózg za 10 tysięcy dolarów. No i zamraża też zwierzęta. No i założenie jest oczywiście takie, że nauka pójdzie tak daleko, że w pewnym momencie się wskrzesi tego człowieka, uleczy i spowoduje jego dalsze życie. I teraz zauważmy, że to chyba tylko w Rosji jest to zamrażanie wyłącznie mózgu, bo w Rosji idą daleko idące badania w takim kierunku, żeby wytworzyć jedną z dwóch sytuacji. Albo bierze się mózg człowieka i umieszcza się go w maszynie typu robot i ten mózg dalej żyje, czyli człowiek, mózg się budzi i człowiek jakby zmartwychwstaje, ale już nie ma ciała takiego fizycznego. Znaczy ma fizyczne, ale nie ciało, tylko mechanizm, prawda? I jest tutaj druga koncepcja, że jest wiara w tych środowiskach naukowych rosyjskich, że będzie można z mózgu wyjąć świadomość, całą bazę danych, prawda? Wszystkie informacje, osobowość i przenieść to w maszynę, czyli pojawi się robot, który będzie tym danym człowiekiem, panem X, będzie jakby zmartwychwstaniem świadomości tego człowieka,
w maszynie. Teraz ten transhumanizm ma także różne inne aspekty, bo ma aspekty takie, że dokonywanie manipulacji genetycznych prowadzących do nieśmiertelności, wytwarzanie sztucznych organów, którymi powoli będzie się zastępowało naturalne organy, także człowiek w pewnym momencie płynnie przejdzie od sytuacji ciała ludzkiego do sytuacji, gdzie z tego ciała już nic nie zostanie, będzie jakiś mechanizm. No i teraz różne badania idą w tym kierunku. Wielu naukowców na świecie oczywiście twierdzi, że to kompletny absurd, że nic z tego nie może wyjść, ale to jest pobudowane na wmontowane w prawosławie. To prawosławie nie jest jednolite, zresztą już Kościół katolicki też nie jest jednolity. I tego typu prądy chrześcijaństwa aktywnego są coraz silniejsze, nie mówiąc o różnych doktrynach pogańskich, o których już w niektórych programach wspominałem. Także zobaczmy jedną rzecz, że rezygnacja, odejście od chrześcijaństwa na Zachodzie to jest, nie wiem, 30 lat powiedzmy. W Rosji było 50 lat Związku Radzieckiego, a ten powrót po 89 do prawosławia, to była taka fala związana z tradycją, związana jakby z protestem przeciwko komunizmowi, to było bardzo powierzchowne, prawda? Natomiast w tym czasie, to odejście od chrześcijaństwa, czy na wschodzie, czy na zachodzie, oczywiście prowadzi do pogaństwa. Na zachodzie bym powiedział, że to pogaństwo nawet mniej widać, chociaż oczywiście tam szaleje masoneria, New Age, różne sekty, ale efektem też jest taki ateizm czy agnostycy, skupienie się na dobrach materialnych. W Rosji to skupienie na dobrach materialnych było trudne ze względu na brak tych dóbr i stare pogaństwo się odrodziło, plus tam zawsze była taka tendencja, pamiętajmy, że Rosja graniczy z krajami, które reprezentują różnego typu pogańskie kulty i te kulty zawsze przenikały do Rosji. I w wypadku tego transhumanizmu rosyjskiego też to widać. Dziękuję bardzo.